Gminne Świętoplonów rozpoczęła uroczysta msza święta polowa na schodach Pałacu w Krzyżowej, której przewodniczył biskup diecezji świdnickiej Ignacy Dec. Intencji w czasie nabożeństwa było wiele. Najważniejszą jednak była ta dziękczynna za tegoroczne plony. Następnie barwny korowód dożynkowy złożony z delegacji wszystkich 33 sołectw wchodzących w skład gminy Świdnica przeszedł na plac, gdzie odbyła się dalsza część dożynek. Tegoroczne wieńce przygotowane przez mieszkańców zadziwiały formą, wielkością i dokładnością wykonania. W tym roku jestem pod wrażeniem, jestem szczęśliwa i jestem wdzięczna wszystkim moim mieszkańcom, bo jest 27 stoisk. I myślę, że jako gmina o charakterze typowo wiejskim, bo taki charakter dalej zachowujemy, możemy być szczęśliwi, że właśnie świętujemy w ten sposób dożynki, bo tak jak powiedziałam w swoim wystąpieniu, dożynki to nasza piękna tradycja i naszym obowiązkiem jest ją chronić. Tegorocznych atrakcji było mnóstwo. Na straganach królowały przepyszne swojskie specjały, konfitury, przetwory i ogromne bochny chleba, przeróżne ciasta i własnej roboty nalewki. Wszystko jest pieczone przez nasze panie, przez nasze gospodynie. Wyroby, które mamy tu na stole, są wszystkie wykonywane przez nas. Własnoręcznie robimy. Przepyszne nalewki boleścińskie, przede wszystkim słynne. Aronia, malina, czarna porzeczka w tym roku, królowa naszych dożynek. I mamy przetwory takie jak owocowe, dżemy z czarnej porzeczki, z wiśni, z truskawek i z brzoskwi. I mamy nowość w tym roku, tutaj jest keczup paprykowo-pomidorowy. Tegoroczne żniwa zdaniem rolników nie należały do najłatwiejszych. Plony jednak dopisały i jest za co dziękować. Długie, ciężkie i męczące. Przede wszystkim pogoda robiła to, co chciała. Do południa słońce, po południu deszcz. Kombajniści wyjeżdżali na raty i przede wszystkim brak ceny, brak skupu. Pełno zboża jest na przyczepach. Pełno zboża jest na przyczepach. My osobiście mamy ze 30 ton zmagazynowane, bo nie było komu sprzedać, a żeby powstały nowe zasiewy, trzeba kupić paliwo, opryski i nasiona. Nie? I dzisiaj jest niedziela, my robimy dożynki, a mój syn sieje rzepak, bo po prostu nie dał rady. Wczoraj nam zalało, dzisiaj do południa uprawiali obydwoje moi synkowie. No i w tej chwili dzwoniłem, zjeżdża, bo oberwanie chmury na Pankowie. Zabawa trwała do późnych godzin nocnych. Umilały ją występy artystyczne zespołów, m.in. ludowo-estradowego Mokrzeszów czy tańca narodowego i estradowego Krąg. Gwiazdą wieczoru tegorocznych dożynek był zespół Bayer Full. Mama w Londynku, czy nie o tym wiesz? Tyle razy cię spotyka, w każdym moim śnie. Mama w Londynku, czy nie o tym wiesz? Tyle razy cię spotyka, w każdym moim śnie.